Widzowie, oficjalnie odcinek trzeci Wiedźmina 3, przed nami biegnie chłopka. Dzień dobry, proszę pani. Ma coś pani do powiedzenia? Boże, te dźwięki mnie po prostu kiedyś zniszczą, ale no. No, kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Kontynuujemy naszą przygodę. W dzisiejszym odcinku nie żadne misje. Zaraz ty. Tu jest płotka nasza. W końcu ją zaparkowałem jak prawdziwy wozik. Nie wiem, czy czasem gra nie jest za głośno, aż zobaczę. Troszeczkę jest chyba za głośno, nawet specjalnie zmniejszę jeszcze dźwięk. Najwyżej później to będę zmieniał. Dobra, a zatem lecimy. Idziemy do naszego kochanego pana Nilfgaardczyka, czy tam Nilfgaardczyków. A zależy, kto będzie wiedział. To jeszcze jest jakiś quest. Dobra, to szybko chwytniemy questa. To jest ten quest z patelnią. Dobra, zajmiemy się nim później. Na razie pójdziemy do Nilfgaardczyków zapytać o Yennefer. Ważniejsze są sprawy. Nasza kobita, jej duża... I pan! Nie. No ale ogólnie w tej chwili ważne jest życie Yennefer. Także leca go. Może po drodze spotkam jakieś potwory do pobicia. Zobaczymy. Ale widzę wilki. To czemu nie pobije wilka? Macie kurna. Uspokoić się, już pieski są od was lepsze. I tylko psy mają coś, co czego wy nie macie, wilczaki jedne. Na pieska pozycję. A warg nie wiem, co to jest. Nie znam się na zwierzętach kompletnie. Wiem tylko, że są wilki i psy i jeszcze psowate i wilkowate. No, dobra. I mamy tutaj w pobliżu skarb. A cóż jest skarbem? Zaraz się dowiemy. Tylko najpierw muszę zebrać wątrobę wilka. Tadło. Na potiony i zobaczmy, co my tu mamy. Sztaba stali. Jakieś inne oleje, alkesty, dupesty. Dobra, i zebrane. Dobra, teraz gdzie mi koń uciekł? Tam jest. Ale ją z powrotem zobacz. Ale nie idź tu, płotka. Kurwa, płotka, ty jesteś wytrzymała. Przejechać przez jakieś truciznę, jakąś, nie wiem, Czarnobyla, nie wiadomo jakie co. A ty, kurna, bez problemu tak sobie przejechałaś. Powiem ci, jestem dumna. Dumny, zacząłem mówić, jakbym był tym koniem. Ale ja jestem Geralt. Jestem mężczyzną. Nie zmieniłem płci. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Oj tam! Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Ja tylko mogę raz dać klapsa i tyle, co tam. Wiedźminem? Dedźminem. Pomyłka. Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, pewnie macie dla mnie interes. Czuję, że kapitan będzie miał do mnie interes. Co takiego ma... Wojsko Nordlingu tu się nie zgaduje. Do wieży! Dobra, ja chcę wiedzieć, ja już pepe hands robię, pipi hands, chcę wiedzieć, co takiego ma dla mnie interes. Jak będzie drogi. Oczywiście w złocie ile dostanę za to. Myśliwcy mogą wykonać dla ciebie różne przedmioty, oczywiście. Hasło. Masło. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Poka mi swoje towary. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Nie, kurde! Wziąłem tu... Jestem debilem. Wziąłem nie to, co chciałem. Dobra. Chciałem sklep. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swój towar.
Mieczyki. Cóż ja mogę dać za mieczyk? Ulepszenie. Moc na kuart. Obstawiam, że to jest dobre, ale tymczasowo I don't need it even. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Zobaczmy, co my tu mamy. Olej, węgiel. A wezmę mieczyk, co tam. Poza tym i tak go zmienię, tamten swój przedni sprzedam i... Bywaj. Będzie inna sprawa. Czekaj, wracaj, wracaj. Ja zmienię miecz i zaraz pogadamy. Na Boże. Czy w interesach? Przypadkiem wody wypiłem, no kurwa. Początek odcinka już zaczyna mi się wszystko pierdzielić. Okej. Okay. Cześć. Koron. Może być. Bywaj. Jest git. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest temerczycy, wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Oj, tam podrosło mi się. Piłem, kurna, dużo witaminy B i tak dalej. A też mam odciski, kurna, bo... Żem kosił, a... Nie mam zbyt dobrej kosiarki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czekajcie, ja tu odpiszę. Muszę odpisać, że trzeci odcinek nagrywam, pani Zosi. Pani, kurde. Jakby ona była ode mnie o parę lat starsza, jakby miała być moją mamuśką. O, zaraz, tu jest. Patrzyłem tutaj na monitor, zapomniałem, że kamerka jest tutaj. Jeszcze raz, czekajcie. Mamusią. Ja pierdzielę. Czemu ci zależy na tym gryfie? Ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę, a to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Wiedźminem to nie jestem, bo... Jak samą grę nazwałem na gogu, Deadmin, także po części się dogadamy, ale nie licz gościu, że przeżyje to tak szybko. Pewnie zginę jeszcze z 5 razy, zanim go zabiję. Trochę go poturlam, trochę się z nim poprzytulam, trochę mu strzał spenetruje dupę, ale na pewno obiecuję, że będzie wart. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Otóż, ponieważ to jest Gryf, duży, królewski, jak pingwin królewski, czyli ma duże jaja,
najpierw potrzebuję informacji o wielkości jego karkas. Więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Myszław, bo jest myszką, a jak wiadomo, dobre myszki ciągną tylko dobre szczury! Dobra. Zioło. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Tak, ukopsza. Szakłak. Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Zund, jak ten? Dziękuję za ciepłe słowa otuchy. Może mi się uda, może nie. O, zaraz. Naostrzę mieczora. Czyli mam stalowy ulepszony miecz, ale nadal słaby miecz, ten drugi. No to tutaj się poeksploruję, poszukam jakichś dobrych rzeczy. Spokojnie sobie poradzę. Drogowskazu, możliwe przemieszczanie się między lokacjami. Podejdź do drogowskazu i wciśnij. Dobra, sorry, znowu mi odwala. Nie, dzisiaj jestem jakiś pełen energii. Dobra, tu jest płotka, fajnie zaparkowana. Dobra, płotka, napoiłaś się? Jeśli tak, to lecimy. Dobra, i teraz gdzie my się udamy? Oczywiście, no ja wiem, spokojnie, dobra. To jeszcze wszystko poeksplorujemy. Na tą chwilę pójdźmy do... Tak po drodze? Będzie co eksplorować. A na razie to... No koniu! Koniu, kurna, nie kłam. Że nie możesz. Dalej, Polska, dalej! No i spoko, koń biegnie. Co ja mogę wam powiedzieć? Ogólnie powiem, że ten maj to jest bardzo ciepły. Choć niedługo będzie deszczowa pogoda, bo powoli się zbliża. Powoli zbliżają się te dni, kiedy znowu będzie padać deszcz. Pewnie będzie jakaś pogoda burzowa, ale ja tam lubię burzę. Od czasu do czasu fajnie. Oj, od czasu fajnie. Jak się to nazywa? Od czasu do. O, chyba. Utopiec. Tu utopcu, zaraz ci strzelę. Kupa! Bryj i tracisz pod nogi, kurna. Bardziej nogi stracisz. I co? I co było do mnie podskakiwać? Żeś poleciał, kurna, jak sokół prosto w niebo. Albo jak wróbelek, o. Ups, jestem reską lilią. Mist score. Ale zanim to, najpierw się pozbądźmy kolejnego utopca, bo może mi napsuć krwi, jak będę szukał skarbu. No dawaj tu. No dawaj, ja wiem, co wy takie umiecie, kurna, małe dziady. Na. Próbuj. Staniesz tak po jajach, że już nie zechcecie się pływać, kurna, po tych morzach. Ała. Ale dostałeś. No i nice. I co my tu mamy? Kieł i język. Niestety to nie jest mózg, a wiem, że mózg jest do tworzenia na upiory tego całego eliksiru. Dobra, zobaczmy. I muszę ten pod wodę i poszukać. Tu coś jest, ale to jest chyba szakłak. Jak mniemam. Jeśli się spytacie, skąd wiem, kojarzy mnie więcej wygląd jeszcze z grania wcześniej. Nie, no fajnie. Jestem pod wodą i sobie czytamy, kurna, notatki. Czekajcie, żeby to emitowało. Skarpety? Nie jest to. O, tu jest.
To Boże. Nie uwierzę, znalazłem rysunek. Tylko on jest troszeczkę... Chyba wolę nie mówić. Dobra, szukamy dalej. Płyniemy. Znajdź zagubiony skarb i korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Czekajcie, co to jest? To jest szakłak, tak. Ja poważnie, że zrobiłem quest. Da się szybko, Boże. Ja miałem gadać z tą Tomilą. Nie, i tak tam pójdę. I tak tam pójdę, bo na pewno był też nie tylko jeden questik. A na razie z płotku poszukamy skarbu. Dobra, znaczniki znacznikami. Ja chcę poszukać tego skarbu, co mi się pojawiło. Zadania. Bez i agrest. Spytaj się Dark o szakłak. No i nieźle, super Szymon, brawo. Nie no, ja tam pójdę, spokojnie. A, chodź koniu. Schodzimy i biegniemy teraz po skarb. Oj, nie tutaj, nie tutaj. Sorry, sorry, sorry. Przepraszam, płotka, ja nie potrafię prowadzić. Nikt mi nie dał na konia nigdy ten licencji. To czego się dziwić? O. Teraz powinno być lepiej. No i proszę, płotka porusza się teraz według drogi, którą jej dałem do poruszania się. Nie, w lewo, w lewo, w lewo. Płotka, ja rozumiem, że ty jesteś taka hop do przodu, no ale spokojnie. My mamy eksplorować powoli i na spokojnie, a nie wiadomo co. A, tu jest coś ciekawego. Tutaj coś jest? Nie. Ale jest ognisko do podpalenia, ale mnie nie interesuje. Rękawice. Rękawiczki na rączki. Nieco większe, ale są. Ile, który ma poziom 4, no to nie dla mnie na razie. Ale mam dużo rzeczy na sprzedaż. I też nie na sprzedaż. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Zniszczyć art, okej, ja rozumiem. Oj, to nie to, mi chodzi o art. O właśnie. A coś tu jest jeszcze? Oj nie, bo spadłem. Nie, tutaj nic nie ma, zatem zostaje pójście na dół. Czuję normalnie jak jakiś super mocny człowiek. Potami niczym. Skarb. No i znalazłem. Emerytka precozja została wykonana. Możemy stąd teraz spierdzielać. I teraz pójdziemy do... Dobra, dobra, ja wiem. Nie, daj mi przeczytać zagraną kartkę. Nic dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro musi nasi żołnierze to takie pizdy. Starczyło parę strzał z krzaków puścić, doprowadzić buzdygen. I po walce to konwój w rozpypce. Może dlatego im nie szło, że wieźli do cholery wódki. Aha, super. No widzisz. Są niestety bardziej pojętni żołnierze, którzy potrafią walczyć. A są tacy, co lubią sobie wypić troszeczkę przed walką. Dobra, zobaczmy, bo my tu troszeczkę questów poszukaliśmy. Buty. Jakie to są buty? Dobra, ja rozumiem, że są runy i mogę tym sobie ulepszyć. A, to jest na broń? Dobra, czas na podpalanie. Dobra, zobaczmy. Nie umiem trafić. Nawet fajnie wygląda Geralt w ten sposób, chociaż... Te buty strasznie nie pasują, bo wygląda jakby wziął jakieś randomowe buty z AliExpress. Ale niech będzie, dobra. W ogóle ja chciałem pójść do pani Termimola, tylko gdzie ona była? To nie jest to. Gdzieś ona tu była. Może dobrym pomysłem było wziąć ten szakłak z wody teraz? Tak się trochę zastanawiam. Bo ja chcę z nią pogadać, ale... Hmm.
Nie, no musimy z nią pogadać, tak nie może być. Dobra, płotka, chodź, biegniemy. Może gdzieś my ją znajdziemy. Najwyżej jakimś cudem, nie wiem, cofniemy misję i pójdziemy do niej, bo ja muszę wszystkie postacie przepytać, nie ma czegoś takiego. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak szagłek wygląda, mniej więcej kojarzyłem wygląd, jak podczas grania z Zosią widziałem opis, ale ja kurde nie wiedziałem. Dobra. Nowy quest. Szukamy pani, która zajmuje się ziołami. Tu jest pani z ziołami? Nie. Tu się chyba chował ten gałgan. Albo tu jest... Aha. Panie Odolan, pobudka, czemu dziecko śpi kurna na sianie? Ale z was rodzice kurna, chamy. Tyle mam do powiedzenia. By kurna dziecko spało na tym, was okradnę za to. To będzie dodatkowa wypłata za okradanie córki kurła jego macie. Co wy tu macie jeszcze? Oren, oddawać, oddawać wszystko kurna. Denerwowaliście mnie kurna jego macie, idę stąd. Aż się zagotowałem, aż mi jest ciepło w cholerę. Dobra, poszukamy tej zielarki. Ona gdzieś tu była. Ja ją znajdę. Nie ma cholery we wsi, że ja jej nie znajdę. Dobry. Ja tu tylko tak przyszedłem, tak wiecie, bo tak... Szukam takiej zielarki, co ona tutaj sobie nieraz skurna żyje w tej wiosce. Także przepraszam bardzo. Dobra, pomyślmy. To jest na pewno któryś budynek tutaj. Jak nic, to jest któryś budynek. Dobra, zobaczmy ten. Błagam, niech ona się gdzieś znajdzie, bo ja się czuję źle, że ominąłem taką postać, która była pokazana na mapie. Idziemy, zaraz. Ja ją znajdę. Nie ma szans, że jej nie znajdę. Właśnie, jest. Znak zielarstwa. Dzień dobry, proszę pani. Wróciliśmy. Ja wiem, że powiecie mi, taka byle głupotka i w ogóle, ale... Nie poszedł polować. Ja jestem rzetelnym youtuberem i do swoich spraw będę podchodził w sposób rzetelny. Zatem idziemy do zielareczki, takiej jednej fajnej dupeczki i zapytamy się jej o zioła. Chociaż wiem już, jak wygląda szakłak. I na nie... Ja wiem, ale nie, ja nie idę na skróty. Skróty są dla ludzi, którzy już przechodzili tą grę paręnaście razy, ale jestem rzetelny. Dla mnie chodzenie na skróty to jest jak ominięcie połowy życia. Kiedy chcesz ominąć swój kryzys wieku średniego i od razu pójść do starości, nie ma tak. Ty musisz przeżyć. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. A wiem. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Jakby mnie coś bolało, to na pewno by się przydało w życiu. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Dobry, ale Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Będzie capić się jak nieumyty dzik. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa?
Kapitana Petera Sar... coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. No, w sumie temu kapitanowi trochę coś tam leży na sercu, jakieś... Chociaż bardziej bym powiedział, że na żołądku, ale niech będzie. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Oj, to mój. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Oj, tam innym razem. Może następnym razem. Jeszcze se dotykasz. Geralcie, czerwononosy. Oczywiście tylko w przypadku niektórych spraw. Na łożu śmieci sporządź eliksir jaskółka. Pytanie, czy ja mam do tego wkładniki. Tak. Oczywiście Szymon od razu opierdzieli kobitkę z ziół, czy jakby żeby inaczej. Spokojnie jej to odrośnie, to jest RPG. Jakby jej nie odrosło to w sekundę, to po prostu ludzie byliby już po prostu skarceni i niemiłosierni, że nie mogą wziąć sobie jej ziół. Boże, ile tu ona ma ziół. Ona by mogła przecież otworzyć własny marihunałen shop albo vape shop. Albo sex shop, też jest to możliwe. A zatem zobaczmy. Dobra. Czy chcę sporządzić eliksir jaskółkę, czy zrobić jakiegoś questa? Bo mamy na tą chwilę 27 minut bodajże. Także jeszcze można tu coś porobić. Zatrucie eliksirami, bla bla, jaskółcze ziele. Gdzie jest tutaj jaskółcze ziele? Pytanie dobre. Nie, to jest dmuchawiec, czyli to jest takie wyższe. To musiałbym poszukać gdzieś. To w międzyczasie pochodzimy. Sobie poszukamy i w międzyczasie też zapytam was, jak wam w ogóle się seria podoba? Nie widziałem jeszcze komentarzy, bo ja nagrywam trochę odcinków do przodu. A jeśli wam się seria spodoba, to będę mile będę cieszył się, że seria wam się podoba i może będziecie chcieli więcej odcinków z tego. No, powiem tak, nawet jakby jakkolwiek byłaby przyjęta ta seria, i tak bardzo bym chciał przejść tą serię. Znaczy inaczej, może nie przejść, ale chciałbym zrobić z tego serię. Bo to jest gra, której nie ograłem i by przydało się coś z tym zrobić. Trzeba coś zrobić z grą, której się nie przeszło. Kurczę, no jaskółczego ziela to ja nie widzę. Aż... Dobra, nie każcie, kurna, COVID-a już nie ma, ale to nie oznacza, że nie można człowieka zarazić zwykłą grypą, no. Ja pierdzielę, nawet chwili spokoju w tym mieście, dobra. Gdzie by tu się udać? Albo nie, w sumie zanim się gdzieś udam, pójdę do kupca i mu posprzedaję parę dobrego zioła. Czy to jest... jaskółcze ziele, właśnie tego szukałem i tu jest. Teraz tylko mózg tego utopca i będzie już jaskółeczka do picia i do śrobania. Tutaj to się... Nie! Nie! Kurwa, przepraszam, ja nie chciałem ukraść! Ja nie wiedziałem. Szybko. Szybko. Ja nie chciałem ukraść. Bo przypadkiem. Szybko, kunia. Szybko, płotka. Do mnie. Jedziemy. Dobra, zapomnieli o mnie. Ja nie wiedziałem, że to się można ukraść. Przepraszam. Tylko raz było na szczęście. To się już nie powtórzy, obiecuję. Ja dobry człowiek jestem. Po prostu... Przypadkiem mi się piknęło przycisk... Dobra, cześć, przypadkiem cię ukradłem, przepraszam. Witajcie. Nie widziałeś. Rzucę okiem. Dobra, zobaczmy. Dobra. Co ja ci mogę oddać? W sumie te buty, te trepy mogę ci oddać, które nie są mi potrzebne. I bywaj. Rzucę okiem. Nie, bywaj. Pożegnaj się, przeżegnaj się, powiedz mu do widzenia. Dziękuję.
I teraz zobaczmy, bo ten miecz, tak, o właśnie. No i subcio. I teraz biegniemy sobie na koniku. I co zrobimy dalej? Mi się wydaje, że to jest w następnym odcinku. Może wiele nie zrobiliśmy i tak dalej. Ale obiecuję, że w kolejnym odcinku zrobimy znacznie więcej, bo już mamy parę questów. Jaskółeczkę sporządzić. Z tą patelnią, co widziałem po drodze. Questa głównego, także obiecuję, kolejny odcinek będzie szapoba. Będzie co robić, także drogi widzowie. Na tym Geralt, jak stojący mu ogierze między nogami, żegnam was serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.